W naszym poznawaniu świata, ludzi, takim odruchem, który ja mam, jest sięganie do pierwszego źródła informacji, jaką stała się Wikipedia. I często tam rzeczywiście te informacje są zebrane. Warto też, ja też tak robię, porównywać różne wersje językowe tych źródeł. To rzuca też dodatkowe światło na sposób ujmowania pewnych zagadnień, zwłaszcza historycznych, czy politycznych, czy nawet osób w danym języku, na przykład polskim, czy angielskim, czy niemieckim, włoskim. To są te języki, do których ja sięgam, ale myślę, że to jeszcze bardziej może się potwierdzić, to zróżnicowanie ujmowania tych samych problemów w językach tak odległych od naszych europejskich, jak na przykład chiński, japoński czy rosyjski, który niestety nie stał się jednym z tych języków, do którego chętnie sięgamy, chociaż jeszcze 30-40 lat temu to było czymś oczywistym, że również język rosyjski był ważnym punktem odniesienia. Sądzę, że dzisiaj dla nauk ścisłych to jeszcze ciągle tak jest. W naukach humanistycznych, zwłaszcza w Polsce, nawet moje pokolenie, które uczyło się języka rosyjskiego przez kilka, czasem nawet kilkanaście lat, straciło ten nawyk sięgania do źródeł rosyjskich, na pewno z dużym zubożeniem naszej wiedzy o świecie, zwłaszcza o Rosji. Mówię o tym dlatego, że chciałbym dzisiaj powiedzieć o kimś, kogo nie znajdziecie w Wikipedii. Celowo sprawdzałem, czy nazwisko Henryka Lufta się tam znajdzie, choć otóż nie ma Henryka Lufta. Tymczasem jest to postać dla mnie osobiście ważna, ale nie tylko dla mnie. Mam nadzieję, że po tych kilku minutach, które mu poświęcę, stanie się oczywiste, że Wikipedia z jej olbrzymimi zasobami wiedzy nie jest jedynym źródłem wiedzy, że warto jednak ją przekraczać, może czasem uzupełniać o fakty, postaci, które się tam nie znalazły. Jak zwykle w pogadankach poświęconych konkretnym ludziom staram się je opatrzeć jakimś mottem, czy jakąś taką syntetyczną formułą, która o życiu danej osoby mówi jak najwięcej. Otóż w wypadku Henryka Lufta tą formułą jest zdanie: uratowany z Holokaustu zachował wdzięczną pamięć o Polsce i Polakach. Henryk Luft urodził się prawdopodobnie w połowie lat 30. Właśnie nie mam danych w encyklopedii, więc nie mogę tego dokładnie powiedzieć, ale w czasie wojny miał kilkanaście lat, był nastolatkiem urodzonym w okolicy Lwowa. Tam się wychowywał, tam chodził do polskiej szkoły i jako dziecko żydowskie dostał się do transportu razem z wieloma Żydami z tamtej okolicy do obozu zagłady w Bełżcu. I właśnie jako nastolatek, jak mi opowiadał, napisał też o tym wspomnienia, udało mu się uciec z rampy przy samym wejściu do obozu zagłady. Dwóch jego kolegów, rówieśników zostało zamordowanych, zastrzelonych na miejscu. Jemu udało się uciec. No, pech chciał, że trafił na kogoś, kto obiecał mu, że go zawiezie do Rawy Ruskiej, gdzie miał część rodziny. Był przekonany, że tak się stanie. Zmordowany tą jazdą w bydlęcym wagonie zasnął. Gdy się obudził, znalazł się znowu
przed obozem. I ten go zostawił po prostu, ten furman przypadkowy. Wiedział po prostu, że jest to dziecko żydowskie i na pewno zostanie zamordowane razem z innymi. W tej tragicznej sytuacji Henryk uchwycił się ręki czy biodra nieznanej mu kobiety, która akurat przechodziła tamtędy przez wieś Bełżec. I jeden ze strażników obozowych zapytał tej kobiety, kto to jest, i ona jednym słowem uratowała mu życie. Powiedziała: to jest nasz. I w ten sposób Henryk Luft umknął śmierci, przedostał się na Węgry, tam przeżył kilka lat. Ta tragiczna historia wydarzyła się w jesieni 1942 roku. Przeżył na Węgrzech kilka lat, dostał się do Palestyny, brał udział w walkach o wyzwoleńczych, o prowadzących do powstania w 1948 roku państwa Izrael. Przeżył spełnione, szczęśliwe życie jako Izraelczyk. Miał dwóch synów, mówię miał, bo 2 lata temu zmarł. Szczęśliwie ożeniony z Ilaną, z żoną, która pisała dramaty dla teatru. Był człowiekiem majętnym i takim go poznałem dzięki proboszczowi z Bełżca, który mi o nim opowiadał. I prosił, żebym z Henrykiem Luftem nawiązał kontakt, bo on nie ma czasu, a uważa, że pan Henryk zasługuje na to, żeby odpowiedzieć z empatią na jego próby kontaktowania się z Polakami. Nie chcę tutaj całej tej wieloletniej przyjaźni z Henrykiem opowiadać, chcę tylko powiedzieć jedno, że we swoich wspomnieniach i czasów przedwojennych, i wojennych zachował ogromną życzliwość dla kultury polskiej. Potrafił recytować z pamięci wiersze romantyków, zwłaszcza Mickiewicza, którego wprost uwielbiał. I jednocześnie bardzo mu zależało, żeby w Bełżcu młodzież zachowała pamięć o ludziach, którzy, tak jak ta nieznana kobieta, uratowali jemu życie i również życie innym. Tak się złożyło, że w Bełżcu oprócz proboszcza, który bardzo chętnie z panem Henrykiem rozmawiał, przyjaźnił się z nim, był również otwarty na ten kontakt dyrektor tamtejszej szkoły podstawowej i gimnazjum, który również bardzo życzliwie się odniósł do inicjatywy Henryka Lufta, żeby upamiętnić tych ludzi nie tylko tablicą, ale również, żeby tamtejsze gimnazjum, niestety już dzisiaj po reformie nieistniejące, nosiło nazwę, miał za patronów właśnie Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, czyli tych wszystkich Polaków, którzy ryzykowali własne życie, żeby uratować istnienie zagrożonych współobywateli żydowskich. Te starania Henryka zostały zwieńczone sukcesem w roku 2015. W Istocie gimnazjum przyjęło ten nowy patronat. I na ścianie budynku do dzisiaj można odczytać tablicę, którą Henryk współfundował. I chciałbym przeczytać po prostu ten niezwykły zupełnie tekst, który jest jakby zamknięciem tego życia pomiędzy zagrożeniem i wdzięcznością. Treść jest dostępna również w internecie, więc każdy może sam znaleźć tę tablicę. Brzmi tak: nieznanej kobiecie z Bełżca, która jesienią 1942 roku
Zaskoczona pytaniem nazistowskiego strażnika o żydowskiego chłopca idącego u jej boku, z wielką przytomnością umysłu i odwagą, tylko jednym słowem – nasz, ryzykując przy tym swoim własnym życiem, uratowała chłopca od pewnej śmierci w hitlerowskim obozie zagłady w Bełżcu. Podpisane Henryk Zwi Luft. Myślę, że ten napis zamyka w sobie z jednej strony dramat tego chłopca, który przeżył, również strach kobiety, która go uratowała, również nienawiść tego strażnika, który zamierzał wedle wszelkiego prawdopodobieństwa tego chłopca wepchnąć do obozu śmierci. No i wreszcie dzisiejszą młodzież bełżca, która o tym wie, która na różne sposoby przypomina tę tragiczną kartę swojego miasteczka czy swojej wsi. Dzięki inicjatywie wielu innych ocalonych z zagłady w Bełżcu istnieje niezwykle przejmujące muzeum, które warto odwiedzić, które warto zobaczyć. To muzeum ma swoją stronę internetową. Myślę, że taki sposób przez konkretnych ludzi, którzy nie mają swojego hasła w Wikipedii, poznajemy złożoność życia, złożoność ludzkich losów, a przede wszystkim poznajemy też siłę ludzkiego poświęcenia, ludzkiego bohaterstwa. Dlatego bardzo zachęcam, żeby na własną rękę takie badania podejmować, a przede wszystkim korzystać z okazji, jakie się trafiają, tak jak mnie, zupełnie przypadkowo, żeby nawiązać kontakt, poznać historię, czasem bardzo dramatyczną, ludzi, którzy są obok nas.